Jeżeli jemy tyle samo jedzenia, to nie ma to znaczenia w kontekście odchudzania. I tu badania również pokazywały, niezależnie czy jemy jeden posiłek, czy jemy dwa posiłki, czy jemy sześć posiłków, jeżeli diety były takie same w badaniach porównywane, to nie było żadnej różnicy w redukcji masy ciała. Więc czy ty będziesz pościć, czy ty 16-8, czy 24, czy będziesz jeść jeden posiłek dziennie, czy w ogóle nie będziesz pościć, to nie ma żadnego znaczenia, o ile będziesz jeść tyle samo. Tylko że odżywianie 16-8 może pomóc ci jeść mniej bez liczenia kalorii. To samo tyczy się 24, to samo tyczy się też jednego posiłku dziennie. Gdy my skracamy nasze okno żywieniowe, automatycznie możemy ograniczyć ilość jedzenia, przez co będzie nam łatwiej schudnąć bez liczenia kalorii. Więc tutaj czas postu w kontekście odchudzania nie ma takiego znaczenia, jeżeli liczymy kalorie. Natomiast jeżeli nie liczymy kalorii, no to tutaj ma już spore znaczenie, z tego względu, że czym dłużej pościmy i czym krótsze jest nasze okno żywieniowe, tym łatwiej będzie nam jeść mniej. I na tym to głównie polega. I o to głównie się rozchodzi.